Witajcie kochani o poranku. Jak zawsze z samego rańca chcę was zaprosić do tego, żebyście wyciągnęli Biblię, Boże Słowo, które jest naszym mieczem, żebyśmy mogli zrozumieć, pojąć Bożą dobroć względem nas, żebyśmy mogli zagłębić się w to, co Bóg do nas mówi. Dzisiaj otworzymy sobie Psalm 32 i przeczytamy 8 werset. Pouczę Cię, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, na Tobie spocznie mój wzrok. Słuchajcie, to jest niesamowite. Czasami człowiek się czuje tak samotny. Opuszczony, nawet jeżeli mamy bliskich, nawet jeżeli mamy kochających ludzi wokół siebie, to jest wiele takich sfer życia, zakamarków duszy, że tak powiem, o których nie mówimy innym, albo wiemy, że nie zrozumieją, więc to jest taka sfera, gdzie tylko Bóg może wejść, tylko On może to zrozumieć. I możemy czuć się zagubieni, bo nikt nam nie doradzi, co zrobić, co jest właściwe. Ale tutaj mamy zapewnienie, że nasz Bóg wskaże nam drogę, że On będzie czuwał, jeżeli my Go pytamy, jeżeli dla nas jest ważne, co On mówi, jeżeli dla nas jest ważne, by wybierać właściwą drogę, żeby chodzić Jego ścieżkami, żeby pełnić Jego wolę, to On nam tą drogę wskaże. Wskaże nam dokładnie, co mamy zrobić. I czasami, wiecie, te wskazówki to tak wyglądają niepozornie, bo my może oczekujemy takiego głosu z nieba, który powie: Agata, teraz w prawo, a teraz w lewo. A to tymczasem może to wyglądać zupełnie inaczej. Może Bóg nam dać mapę, albo może nam dać człowieka, który nas podprowadzi kawałek, albo może nam wskazać pewne rzeczy na zasadzie eliminacji, że inne opcje odpadną. Bóg daje nam mądrość, pokazuje, i kiedy my spędzamy z Nim czas, to też rozumiemy te wskazówki, rozumiemy, jak On nas prowadzi. Rozumiemy też różne manipulacje ze strony innych ludzi, którzy próbują nam powiedzieć, jaka jest wola Boża. Próbują nas poprowadzić na siłę gdzieś, gdzie my wcale nie mamy przekonania. I jeżeli sami nie spędzamy czasu z Bogiem, nie słyszymy tego głosu bezpośrednio, nie nauczyliśmy się Go odróżniać od innych głosów, to będziemy też skłonni poddawać się prowadzeniu innych ludzi czy instytucji, no bo to się wydaje takie bezpieczniejsze, że ktoś, ja nie wiem, a ktoś wie. No właśnie, tylko jakie są intencje po tej drugiej stronie? Niestety różne, niestety różne. Bóg wskaże nam drogę, będzie nam służył radą. Kiedy Go pytamy, to Bóg mówi: ja jestem gotowy. Jezus jest nazwany cudownym doradcą. Czyli On został też posłany tutaj na tą planetę i potem Duch Święty po to, żeby nam doradzać, żeby nas prowadzić przez te trudne meandry życia, że tak powiem, gdzie cały czas nie wiadomo, tak, prawo czy w lewo. Na Tobie spocznie mój wzrok. Bardzo mi się podoba ten zwrot, gdzie Bóg pokazuje, że On jest jakby cały czas zainteresowany mną i On patrzy na mnie, tak jak matka na małe dziecko, ponieważ wie, że to dziecko cały czas coś tam może wymyśleć, gdzieś tam się wespnie, spadnie, przewróci, uderzy, więc jakby cały czas, nawet jeżeli, zauważcie, matki małych dzieci, nawet jeżeli się spotykają z koleżanką czy z kimś w parku, to cały czas gdzieś tym kątem oka widzi, gdzie to dziecko i jest czujna, tak? Jest czujna. Jeżeli coś się dzieje, to od razu podbiegnie, chwyci tego dzieciaka. I w podobny sposób Bóg patrzy na nas. Jego oko jest na nas skupione. Bo jesteśmy ważni, bo jesteśmy jak te małe dziecko, które może sobie zrobić kuku, że tak powiem, może podjąć złą decyzję. I tu jest powiedziane, że to nie jest tak, że Bóg śpi albo ma okresy, gdzie się jakoś wycofuje i trzeba Go bardzo przywoływać, tylko że On jest cały czas skupiony na nas. On jest uważny. On chce poprowadzić nas dalej. On jest zainteresowany tym, żebyśmy wybierali dobre ścieżki. Tak więc to od nas zależy, czy my będziemy chcieli odbierać od Niego te rady, wskazówki, czy to my będziemy uważni teraz na Jego głos. Pouczę Cię. Bóg nas pouczy. Wskaże nam drogę, którą mamy chodzić. Musimy być gotowi na to pouczenie, na to wskazywanie, na to pokazywanie. Boże, co teraz? Jestem tutaj, żeby Ciebie słuchać. Jestem uważna. Chcę zrozumieć. Chcę pełnić Twoją wolę. Nie chcę po swojemu postępować. Chcę rozumieć, co jest słuszne i co jest mądre. Bóg kocha taką postawę pokory, uniżenia i równocześnie mądrości,
by nie opierać się na swoich własnych jakichś wyobrażeniach, tylko żeby pytać tego, który wie najlepiej. Tak więc, Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z różnymi sprawami. Wierzę, że każdy z nas ma pewne kwestie, o które Cię pyta teraz i nie wiemy, co wybrać, nie wiemy, którą drogą iść. Przychodzimy z tymi sprawami, oczekując od Ciebie poprowadzenia dalej, żebyś nam służył pomocą, bo my nie wiemy, bo my nie potrafimy. Pokazuj nam, Boże, jaka jest Twoja wola odnośnie naszego życia. Jakie decyzje teraz mamy podjąć? Co jest słuszne, co jest właściwe? Nie chcemy opierać się na emocjach, ani na tym, co może mówią inni ludzie. Chcemy wiedzieć, co Ty myślisz. Oddajemy Ci te sprawy, wiedząc, że nas poprowadzisz dalej i że nasze życie będzie bezpieczne w Tobie, dzięki Twojemu Słowu. Amen. Amen. Ciekawa jestem Waszych doświadczeń. Czy mieliście takie sytuacje w życiu, gdzie nie wiedzieliście, co zrobić, pytaliście się Boga i Bóg Wam odpowiedział? W jaki sposób to się wydarzyło? W jaki sposób pytaliście? W jaki sposób Bóg Wam odpowiedział? Jakie były to sytuacje? Jak się potoczyła ta historia dalej? Jestem bardzo tego ciekawa. Zapraszam Was do komentowania po to, żeby ten kanał był tworzony nie tylko przeze mnie, ale również przez Was. I zapraszam Was również na środowego live'a o godzinie 20. Teraz co tydzień w środę o godzinie 20 prowadzę live'y, które nazywają się Góra Modlitwy, gdzie modlimy się w różnych intencjach. Również zapraszam osoby, które dzielą się świadectwami ze swojego życia, kiedy Bóg je uzdrowił czy poprowadził gdzieś dalej. Jest to budujący bardzo czas. Tak więc wskakuj na mój kanał w środę o godzinie 20. Zapraszam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.